Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym strumyczku z Skyrima. Oto nasz bohater, Bartolomeo, łowca książek, który ogólnie jest czarodziejem, znaczy jeszcze nie jest, ale jest człowiekiem zainteresowanym zgłębianiem wiedzy oraz rozwijaniem się, szczególnie jeżeli chodzi o zbieranie książek. Ten tu spaceruje po nocy, więc... Wyglądasz na osobę, która sporo podróżuje. Na kogoś, kto widział odległe miejsca i słyszał ciekawe historie. Może i tak. Okej, dobra. Jak zwykle rzucenie czegoś... Chatbox. Chatbox, chatbox. Dobra, wrócimy do... Svenie, witam ci serdecznie. W Helgenomao mnie smok nie zabił. Dobra. Lukan ze sklepów Rzecznej Puszczy ma wszystkiego po trochu. Jeśli szukasz broni lub pancerza, odwiedź Kowala Alvora. Camilla Valerius wie, że to ja jestem najlepszym facetem w Rzecznej Puszczy. Ten elf sobie kpi, jeśli myśli, że ma u niej szansę. Widziałem, jak zakrada się do sklepu w Rzecznej Puszczy, by z nią porozmawiać, gdy mnie nie ma w pobliżu. Traci tylko czas. Czyżbym wyczuwał sarkazm? To już Orgnar miewał błyskotliwsze komentarze. Możesz mieć jednak trochę racji. Odwiedziny Faendala u Camilli to nie jest dobry znak. Dam ci szczególnie wredny list. Powiesz, że to od Faendala, co pewnie sprawi, że Camilla przestanie go zapraszać. Naprawdę? Więc moja matka chyba jednak nie jest szalona. Lepiej powiedz o tym jarlowi w Białej Grani. Na pewno chciałby o tym wiedzieć. Lukan ze sklepów Rzecznej Puszczy ma wszystkiego po trochu. Jeśli szukasz broni lub pancerza, odwiedź Kowala Alvora. Dobra, mamy tutaj poraneczek. Doczekaliśmy się. Ten dzień dobry, list pani. Powinien przekonać Camillę, żeby więcej z Faendalem nie rozmawiała. To jakie do garbowania, nie da się. Daje mi wiary, ale powiadam ci, widziałam smoka. Dzień dobry, pani Hilde. Wiesz, co się stało? Obrabowano kupca Rzecznej Puszczy. Biedny Lukan pewnie rwie włosy z głowy. Tak? No to spoko. Zajmiemy się tym. Tam Svena i Hilde to zamknięte. Tu jest brama. Tu jest kowal. Żadna zbroja, pancer 28, 4 skóry, 3 paski skóry, żelazna tarcza, piekowana zbroja, skórzana biżuteria, oździe. Różne, hełm ze skorupowadą.
Kamień szlifierski. Drewno, żelazna buława. Broń, jaką tu mamy? Żelazna buława. Ja mógłbym to sprzedać u tego kowala, nie? Tak myślę, że skoro ci... To jest kto? Rzeczna puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę Nordów. Do następnego... Przydałoby się dowiedzieć, co ta babka myśli o tych dwóch w ogóle. Pogadamy. Dobrze być znowu w przyjaznym miejscu, co? Weź co chcesz. Słuchaj, ja oczywiście w granicach rozsądku. Jeśli chcesz, możesz w pojedynkę udać się do Samotni. Proponuję udać się tą drogą do Białej Grani. Stamtąd możesz złapać wóz do Samotni. Jak powiedziałem, chętnie pomogę. Weź wszystko, czego ci trzeba. Tylko nie przesadzaj. Dobra, tu jest chata czyja? Kupiec rzecznej puszczy, no dobra. Cóż, ktoś musi coś zrobić. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy. Koniec tematu. O, nowy klient. Przepraszam za to. Camillo Valerius, może mam uda do ciebie. Ci się przemówić do rozsądku mojemu durnemu bratu. O czym ty mówisz? Co jest w tym liście? Ojej, chciał, żebym pomyślała, iż napisał to Faendal. Dziękuję za słowa prawdy. Porozmawiaj też z Faendalem. Na pewno będzie ci wdzięczny, jeśli weźmiesz go w obronę. Lepiej już pójdę. Nie lubimy kłamczuszków. Sven, niestety. Co my tu mamy? Buława, stalowy miecz. O to bym wziął. Pragnij żelazna strzała. Uważaj, co robisz! Co ty tam chcesz ode mnie? Mikstura pomniejszej magii. Co ty tu masz? Żelaz. I hełm. Pogadajmy. Nie wiem, co ci mówili, ale kupiec rzecznej puszczy jest wciąż otwarty. Śmiało. Tak, zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon,
Pieniądze będą twoje. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarnych Głazu na północny wschód od miasta. Tak. Teraz już nie musisz iść, prawda? Tak. Myślę, że twój nowy pomagier potrzebuje przewodniczki. Co? Nie ja. A niech ci będzie na 8 bóstw, ale tylko na skraj miasta. Naucz tych złodziei, że od Lucana Valeriusa kraść nie wolno. Chyba mam gdzieś tu kilka starych ksiąg. Jeśli chcesz więcej, musisz iść do Akademii w Zimowej Twierdzy. Dobra, co my tu mamy? Kolowy miecz. Ja mam złoto, 232. Kolowa strzała sobie kupię do łuku. Jak najbardziej. Zwiększa zdolność ciężki pancerz o 12. Niebieska szata. Niebieska szata magii. Maga. U tego nie kupię niestety. Pierścień pomniejszego zniszczenia. Stanie czaru zniszczenia kosztuje 12%. Też drogie. Rzemieniowa zbroja. Rzemieniowe karwasze. Srebrny pierścień. Szata iluzji. Szata przemiany, szata przywrócenia, szata zniszczenia, ale to wszystko drogie niestety. Żelazna zbroja, żelazne. Żelazne rękawice. Księgi, co ty tu masz? Księga czarów, dębowe ciało. Okej, okay, jakiś czar byśmy sobie kupili. Dębowe ciało. Co my tam? Zwiększa zwartość zbroi rzucającego o 40 punktów. Furia. Istoty i ludzie na maksymalnie 6 poziomie będą atakować wszystko w pobliżu przez 30 sekund. Jasnowidzenie wskazuje drogę do aktualnego celu. To jest dobre w sumie. Mniejsza ochrona zwiększa współczynnik zbroi. Neguje maksymalnie 40 punktów obrażeń czarów lub efektów magicznych. Odmrożenie. Krzeszenie zombie. Wartość 149. No to kupimy sobie... Bartolomeo. Jeden długi łuk. Sztylet, żelazną buławę. Dobra, nauczyliśmy się nowych tych. Mamy jeszcze strój. Router mi się zbiesił. Dobra, żelazne rękawice, futrzane rękawice. Możemy sprzedać kolejne dwie rzeczy. Dobra, przebraliśmy się w jakieś tam... Jeszcze nie pozwól mojej siostrze... Rozejrzyj się. Strój, sprzedajmy. Karwasze gdzieś widziałem chyba jeszcze. Karwasze możemy założyć, nie? Żelaznej zbroi nie będziemy nosić, bo jesteśmy magiem. Ale karwasze akurat.
Dobra, mamy strój. Karwasze możemy założyć. Nie, bo to, że... A, dobra, bo to są... To są jako rękawice. Dobra, myślałem, że to osobna rzecz. A tu takie coś. Dobra, to mamy tak. Przydałoby się założyć ci wiadro na głowę. Kupiec Rzecznej Puszczy ma wszystko, czego możesz zapragnąć. Ach, serio? Ja i moja siostra Kamila z chęcią ci pomożemy. Dobra, kradniemy. Nie widzi, to kradniemy. Chory na stary, ale... Trzeba się jakoś dorobić. Dobra, nie zrzucił jeszcze tego. Kradamy Valeriusa. Dobra, beczkę okradliśmy. Dodamy mu to wszystko, nie? Dobra, stary, no teraz... No właśnie, wiem, że nie wolno. Różnorodne towary. Właśnie wiem, że nie wolno. dobra, co my ci to możemy sprzedać? Ej, no to nie tak miało być, dawaj. Strój. Dobra, karwasze ci sprzedam. Nie mogę ci sprzedać tego, co wziąłem? W porządku. Tutaj są jeszcze jakieś rzeczy. Ukradnij żelazna buława. Inny garnek. Beczka. Tu mam wytrych. Pieśni powrotu, pieśni powrotu, pieśni powrotu. Dużo tu książek. To już jest moja... jak to zrobić, żeby cię okraść? Jakieś wiadro. Oj.
No nie no, stary. Ja muszę to... Naucz tych złodziei, że od Lucana Valeriusa kraść nie wolno. Im szybciej znajdziesz szpon, tym szybciej nasze życia wrócą do normy. Stój, złodziejski śmieciu! Kurde, nie to chciałem zrobić. Nie pozwól mojej siostrze zrobić nic głupiego. W porządku. Więc muszę tu wrócić, żeby go okraść. Ale najpierw chodź, chodź, chodź. Chodź, ziomeczek. Zrobimy to tak, że ci założę ten cholerny na głowę ten znowu. Potem się wkradnę. No chodź, chodź. Naucz tych złodziei, że od Lucana Valeriusa kraść nie wolno. Ej no, stary, chcę założyć to na głowę, no. Im szybciej znajdziesz szpon, tym szybciej nasze życia wrócą do normy. W porządku. Ostrożnie z tym! Ja zrobiłem. Ostrożnie! Po co to robisz? Żeby cię okraść. Nie no. Dajcie mi zrobić ten numer z tym. Dobra, niestety nie okradnę go, bo nie mogę mu tego założyć na głowę. Zwinął, bo jeszcze miał na stole, jak ja to pominąłem. Shit. No nic. Wrócę tu jeszcze do ciebie i ci te książki zabiorę, ale to... Może kiedy indziej. Może Jeśli kiedy chcemy indziej dotrzeć to do zrobimy. Czarnych Łazów, musimy przejść przez miasto, a potem przez most. Widać aż stąd. To ta góra ponad dachami budowli. A jak to się wchodzi po tych schodach? Jeśli ci złodzieje się tam kryją, to muszą być szaleni. Te stare grobowce są pełne pułapek, troli i kto wie czego jeszcze.
Dobra, na razie weźmiemy sobie, ukradniemy tę książkę. Złoto. Jest. Potem sobie poczytamy. No bo włamaliśmy się tu, jesteśmy niepoprawni bardzo, ale to już trudno. Kieł Horkera. Lalka dla dziecka, miotła, skóra łosia. Dobra, ukradliśmy sporo rzeczy. Teraz możemy stąd zejść. Głupi pies. Czego chcesz? Masz jakieś piwo albo miód? Dobry piesek. Masz jakieś piwo albo miód? Do następnego razu. Igut. Jesteś tu od dnia. Jeśli mnie zdenerwujesz, to ci zrobię kawał. Nie jeden. Serio? Straszysz mnie? Marchewka. Ziemniaki. Jest właściciel? Nie ma właściciela. Najmniej nie widzę nic. Ale się obłowię. Dobra, weź to na razie ze sobą. Ale się naobawiałem książek, uhoho. O państwo.
Dobra, sól się może do czegoś przydać. Masakrycznie typa okradłem, ale cóż, jak się nie pilnuje własnej chałupy. Kury, coś tam, co to jest? Bawum. Dom Hoda i Gerdur. Dobra, no włazimy. Musisz już iść. Przychodzisz do pracy? Chwytaj topór i przynieś tyle drewna, ile zdołasz narąbać. A łużanki, co tam słychać? Wiadomo. Gospoda pod śpiącym gigantem, no to co? Orgnar, Orgnar! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Trudno, żeby było inaczej. Piwo się psuje. Potrzebujemy świeżej partii. Słyszysz, co do ciebie mówię? Tja, piwo się psuje. Wygląda na to, że jednak coś do ciebie dociera. Dopilnuj, żebyśmy wkrótce dostali świeżą partię. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Mawiają, że smok zaatakował Helgen. Jak dla mnie to stek bzdur. Laboratorium alchemiczne, składniki, dobra, tam mam. Pokoje i jedzenie. Napitki również. Ja gotuję. To chyba wszystko. Potrzebujesz pokoju? Porozmawiaj z Delfin. Chcesz wysadzić się w powietrze? Podobno tak się dzieje, gdy ktoś para się magią. W zimowej twierdzy jest akademia, w której uczą czarów, o ile nie wysadzili jej już w powietrze. O wiele bezpieczniej jest poprosić czarodzieja Jarla, by nauczył cię tego i owego. Chodzą szepty. Chłopak z wichrowego tronu imieniem Aventus Aretino próbuje skontaktować się z mrocznym bractwem. Porozmawiaj z Aventusem Aretino, a to ten dzieciak, ktoś kojarzy, pamiętam. Znasz kaplicę Azury? Podobno mroczne elfy zbudowały ją, gdy uciekły z Morrowind. Co za widok. Odwiedź kaplicę Azury, mapa. Chodzą pogłoski,
że Ulfric Gromowładny uciekł cesarskim. Teraz wojna jedynie się zaogni. Mamy tutaj w Rzecznej Puszczy coś w rodzaju miłosnego trójkąta. Fendal oraz Sven. Obaj walczą o uczucia Camilli. Powiadają, że smok zaatakował Helgen. Moim zdaniem to bzdury. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. Zapewni zabij przywódcy znajdujących się w okolicy miasta na zwierobóz przy wyschniętym potoku. Napoje dla spragnionych, strawę dla głodnych. Okej, nie wiem do czego to na razie potrzebne, więc nie będę nic kupował. Ale musisz potem posprzątać. Wiesz jak z tego korzystać, prawda? Mieszasz kilka składników i patrzysz co będzie. Jeśli jeszcze nie wiesz, to nieco pszenicy i jaskra dadzą miksturę leczniczą. Mamy na sprzedaż wiele składników. Pszenica i jaskier. Dobra, to nawet sobie kupimy. Do następnego razu. Spoko. Deszcz pada, burza. A w tartaku jest. Rzeczna Puszcza nie jest taka zła, jak na wiosnę. Z pewnością nie ma w Skyrim piękniejszego miejsca. Doceniam twą pomoc. Weź to, proszę. Nieco złota, które odłożyłem podczas pracy w tartaku. Pokażę ci, co potrafię. Łucznictwo, koszt 200 zł, 23, wyjdź. Do następnego razu. Przynosisz tylko kłopoty. A, bo cię babeczka nie wysłuchała. Gdzieś tu było zejście do piwnicy. Jesteśmy niewielką wsią, ale ciężko pracujemy i dbamy o swoich. To mój tartak. Niektórzy uważają, że miasto także należy do mnie, ale tak nie jest. Władcą tej krainy i tego miasta jest Jarl z Białej Grani. Ja tylko płacę podatki. Okej. Mówiąc zasoby, masz zapewne na myśli broń i pancerze. Alvor może ci pomóc. To nasz kowal. W porządku. No i dobra, jesteśmy łowcą książek.
O, proszę. Bóstwa ci sprzyjają. Gdzie stąd mogę iść? Czarny głaz, to jest tutaj się zdobywa pierwszą moc chyba. Minie przeznaczenie. Powinno iść w tą stronę do wichrowy tron, to jest... Wichrowy tron tutaj jest ten, bad. Bitka Alzury, zimowa twierdza. I daleka północ. A tu jeszcze jest pęknina. Nie można robić zadania w sumie od pękniny, tylko potrzebuję miejsca. Gdzie mogę trzymać książki? Albo coś takiego. Dobra, zaznaczymy sobie białą grań. Magia, zobaczymy co ja tu mam. Mocza skóra. Bretońska krew. Daje ci 25% odporności na magię. Zwiększa magię o 30%. Szata na wizję już o regenerację. Leczenie mam. Iskry zdaje 8 punktów ognia. Płomienie. Jesteśmy niewielką wsią, ale ciężko pracujemy i dbamy o swoje. Broń. A będziemy też walić łukiem.
Arkad, Solitude, White Run. Elgin. White Run. Chyba w tą stronę. Dobra, polujemy na łosia. Się przestraszył, dobra, zmarnowałem tylko 3 strzały. No nic to. Ja dobrą idę stronę. Tak, teraz jestem w dobrą Ostrzegam cię! Swoją obecnością ingerujesz w sprawy cesarstwa! Odejdź stąd! Skoro tak mówisz... Dobra, tam jest biała grań. Przedmioty różne, no dobra, zabiłem, skoro już zabiłem cesarskich. No dobra, spopieliłem ich. Cesarski łuk. Lepszy? Lepszy. Stalowa strzała. 23.
Oj, dobra, cesarski łuk jest lepszy. Stalowa strzała też jest lepsza. Dobra, jeszcze magię sobie leczenia wsadzę tutaj w... Smażyłem cesarskich. Zbroja. Wytłukłem cesarskich, no trudno, ale mieli przewagę liczebną przez przypadek. Chciałem po prostu pogadać z żołnierzem. Potrzebujesz czegoś? W przeciwieństwie do reszty mojej rodziny, mam robotę. Uczciwa zapłata za uczciwą pracę. W takim razie wracam do pracy. Złoto 5, rozprzedałem pszenicę. Opłacało mi się, bo wydałem na nią 15, o ile dobrze pamiętam. Miododajnia jakaś. Dobra, co my tu mamy? O, miód. I kolejny miód. Jak fajnie. Miodu, a miodu. Jestem łucznikiem, czarodziejem. Ciekawe zestawienie chyba. Czary są mocne, widzę. Miodosytnia Czerwoniak. Nowe miejsce odkryte. Pogadajmy z właścicielem. Może ci odsprzedam twój miodek własny. Witaj. Jestem właścicielem miodosytni Czerwoniak. Spoko. Do produkcji Czerwoniaka wykorzystujemy jedynie naturalny miód, nie ten szlam, który można znaleźć w posiadłości Złotoblask. Rozejrzyj się.
Miód, czerwoniak, wino, wino, wino. Składniki. Tyle? A teraz muszę cię przeprosić. Jeśli chcesz kupić miód, zwróć się do właściciela, Sabiorna. A jak nie chcę kupić miodu? Jeśli chcesz coś kupić, gadaj z Sabiornem. Jeśli nie, odwal się. Malus Mokius, no ty masz jakieś dziwne oczy, chłopie. Tak, po prawdzie to Sabiorna ciężko nazwać właścicielem. Bliżej mu do nadzorcy niewolników. Poczytamy później. Ale fajną książkę znalazłem, nie? Mój poziom wzrósł do drugiego. Ze książki. Gra przy kolacji. Weźmiemy. Alchemia wzrasta. Dobra, ukradliśmy to. Orzechy w miodzie, wino. Zbanów nie kradniemy. Tak, będą dwie książki tam. Dobra, czytania mam tutaj. Prawdziwa berędza. Dobra, książek nakradniemy się mocno. Dużo. Pak, 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 pak. Bębenka nie będziemy kraść. Tak z łososia, żelazny sztylet, wino. Okej. Dobra, wczytaj zapis. Tutaj gram. Dobra, nie będziemy tak marnować tych
Porządny ubiór. No dobra, trochę mi zeszło tych wytrychów, żeby mu to zabrać. No okej, okay, no okradłem go. Nie znalazłem nic ciekawego. Za złotem. No ale... Nara, panocki. Nie ma tu jakiegoś tylnego wejścia. Wydaje się, że nie. Panie, dzień dobry. Zaraz. Ja cię znam. Nie. Nie ma mowy o pomyłce. Zapłacisz za swoje zbrodnie, bandyto. Dobrze. Zabieram skradziony towar i możesz iść wolno. Mhm. Farma chłodrytu. Mówią, że na Helgen napadł smok. Jeśli któraś z tych paskud tu zawita, to będziemy gotowi. Oj, zawita, zawita, żebyś wiedział. Farma dzieciąt wojny. Jest jakieś tajne przejście. Tak, to jest jakieś tajne przejście, tylko tędy się nie da wejść. Dobra.
Awansowanie. Po awansie na kolejny poziom musisz zdecydować, czy chcesz rozwijać swoje zdrowie, magię czy kondycję. Możesz także wybrać sobie cechę lub zachować ten wybór na później. Zdrowie 100 na 100, magia 100 na 30, kondycję. Myślę, że zdrowie sobie podniesiemy. Cechy do rozwinięcia. Alchemia, zniszczenie. Przemiana, zaklinanie, kowalstwo, ciężki pancerz, blokowanie, broń dwuręczna, broń jednoręczna, łucznictwo. Większe, silniejsze napięcie. No myślę, że łucznictwo sobie weźmiemy. Łuki zadają obrażenia większe o 20%. To jest wieża Białej Straży, to nic ciekawego. Czyżby kolejne wejście do podziemi? Wieża Białej Straży. Farma dzieciom wojny, miodosytnia. Tu jest obóz przy wyschniętym potoku. Tu są ci bandyci. Tutaj trzeba będzie się udać po ten, pomoc. Fus chyba.
Okej, tutaj sobie wleciałem, ale tu nic nie ma. Kolejne kanały. Fajnie w białej gnali. Nie ma koń. Chcesz porozmawiać ze staruszką? Lilith Dziewiczek Rosno, ciekawe masz imię. Jorwa. Fałszuj liczby. Nie wiem, czy potrzebuję to robić. Ulwar, rękojeść szabli. Czy kobieta nie może już pobyć chwilę sama? Zostaw. Nara. Kradnij koń. Mogę ukraść. Tam co jest? Niedosytnie. No okej. Będzie iść do białej grani na pewno. Pogadać z różnymi ludźmi, ale może nie w tym odcineczku. Dobra, myślę, że się z wami pożegnam. Dzięki wszystkim za uwagę. Bartolomeo, łowca książek i złodziej, łucznik, jest tutaj do następnego razu. Zobaczymy się w następnym odcineczku, a tymczasem papateczki.